Cześć, z tej strony 23 witam was w takim specjalnym odcinku z Kingdoma, o Kingdomie właściwie. Sam kiedyś myślałem nad takim pomysłem, ale... Jeszcze bardziej do niego przekonał mnie komentarz jednego z widzów, niestety... Nie jestem w stanie pokazać tego komentarza, ponieważ no, szukałem go 40 minut, myślałem, że mam go zapisanego gdzieś w galerii, byłem przekonany. Później jeszcze przeszukiwałem na YouTubie, ale... No, nie byłem w stanie namierzyć, pod którym filmem to mogło być. E, także, jeśli byś mógł, e, to się przypomnij. E, zwracam się teraz do tej osoby, właśnie, żeby się przypomniała, bo, bo on, chciałbym ją wyróżnić, ale no, niestety nie, nie, nie byłem w stanie znaleźć tego komentarza. A mianowicie, świat Kingdama pełen jest różnych miejsc o różnych cechach, różniących się od siebie bardzo. I dziś. Postaram się wybrać moim zdaniem najciekawsze, ale i najpiękniejsze, najładniejsze z tych miejsc. E, przygotowałem taką listę. Najpierw będą takie honorable mention, takie e, miejsca, które po prostu są wyróżnione z pewnych względów. A później przejdziemy do takiej właściwej listy. Trochę się nad tą listą zastanawiałem, ale stwierdziłem, że chyba ostatecznie Ałożę to w ten sposób, tak? Myśl, tutaj nie musicie się ze mną zgadzać, bo yy, jak też się tworzy jakieś takie topki, on yy, najpiękniejszy, najlepsze, no to też można mieć różne zdanie. No dobra, zatem zaczynajmy. Pierwszym z takich miejsc, które chcę wyróżnić, jest Stormcloud Temple, czyli ta świątynia z Kingdom Rush 1. No, kojarzy mi się ona ze Skyrimem którego, akurat, którego granie akurat wspominam dość dobrze. No, taka dość klimatyczna świątynia położona wysoko, bardzo w górach. Jeśli chodzi o architekturę tego, tej budowli, jest przedstawiony na minimapie w Kingdomie 1, no to uważam, że prezentuje się również bardzo fajnie. No i też raczej z takim po prostu pokazaniem zdolności architektów w świecie Kingdoma dlatego uważam, że z racji na to powinna się znaleźć na tej liście i, i kilka takich jeszcze miejsc będzie Kolejne miejsca to kolejne świątynie a mianowicie świątynia Sakry i ruiny Nazde No tak jak u nas yy, właśnie jak tworzymy jakieś 7 cudów świata czy coś no to bierzemy pod uwagę egipskie piramidy czy też te piramidy, które występowały w imperium, na dawnym terenie, właśnie imperium Majów, Azteków? Tak, tutaj myślę, że warto te budowle, które są podobne, w sumie e, też wyróżnić. No, tutaj ruin nas jak najbardziej nawiązują do starożytnego Egiptu, z kolei świątynia sakry, właśnie kojarzy mi się troszeczkę z takimi klimatami e, Majów, Azteków, Inków. No, że bardziej mają Fasteków, bo oni bud wznosili bardziej w tym stylu. No i też jest jednocześnie wejściem do tych tajemniczych podziemi, gdzie mieszkał Beresat, ukrywali się Saurianie, no i więziony był też potężny Umbra. Kolejne miejsca to też takie w sumie architektoniczne perełki. Pierwszą jest Dask Chateau, czyli. Pałac Lorda Vassila. Uważam, że prezentuje się on bardzo ciekawie, majestatycznie. Jest to potężna budowla. Drugim miejscem jest miasto Lozagon, miasto czarodziei, którym przewodził Magnus Spellbane. No generalnie graficznie Vengeance też fajnie wypada, choć najbardziej podoba mi się Origins. No i właściwie nie takim do końca miejscem, a budowlą, Dość klimatyczną, moim zdaniem, jest stron Morozu, na którym zasiadała Królowa Zimy. No i kojarzy mi się też z, z stroną Mrozu z Warcrafta trójki, którego bardzo lubię. Także może trosze, troszeczkę tutaj taki sentyment zadecydował o tym, że to miejsce się tu znalazło. No a to są takie wyróżnienia w sumie, nie jest to jeszcze ta właściwa lista. I przejdźmy do ostatniego miejsca, które chcę wyróżnić. Choć w sumie mogłem je dać już na tą właściwą listę, ale no dobra, zobaczymy. I ostatnim takim wyróżnionym miejscem jest Hammerhold. Największe miasto na tej południowej części świata i jedno z największych miast właściwie całego świata, patrząc na mapę. Jedynie równa się z nim stolica Lineri. Tak właściwie patrząc. Może jeszcze jakieś miasto by się znalazło, no ale ogromne miasto. Prawdziwa taka perełka na tych terenach pustynnych, bardzo się wyróżniająca. Wszędzie jakieś biedne osady, i tak dalej, A tu mamy taki wielki ośrodek handlu. Potężną fortecę otoczoną murami, trochę mi się to kojarzy z Basingse, stolicą królestwa ziemi z Avatara. Tam też mieliśmy właśnie takie tereny pustynne, i później mieliśmy. Potężne miasto toczone potężnymi murami. Nie do zdobycia praktycznie było ono. No, na ognie jedynie. Chyba tam pod koniec to jakoś przejął. Teraz już nie pamiętam dokładnie fabuły, czy to było wtedy, jak. Chyba nieudana była ta próba, jak mieli to wiertło, co mu od murze chcieli zrobić, ale. No i przechodzimy do właściwej listy. I miejsce siódme zajmuje Dragon's Boneyard czyli cmentarzysko smoków smocze cmentarzysko uważam, że niesamowicie klimatyczne miejsce położone na mroźnych pustkowiach to tu smoki no być może nawet przybywały na starość ginąc e, znaczy nie ginąc tylko po prostu umierając bądź też dużo ich ginęło e, w jakichś potyczkach tutaj Choć bardziej obstawiam tę pierwszą opcję, no tak czy siak, nieważne. E, mamy tutaj wiele kości, czaszki, kręgosłupy, e, skrzydła, wszystko. Naprawdę wielkich bestii robi to wrażenie. Ogromne smoki, zdecydowanie większe niż Beresat, Faustus, e, bardziej zbliżone wielkościowo do Jokul chociażby, która była matką wywerna, właściwie nie wiadomo co przypominała. Jej syna Iskald przypominał smoka z kolei, a jej poddani to byli, były zwykłe wywerny, więc troszeczkę tak dziwnie jeśli chodzi o uporządkowanie tych stworów z północy, ale nie ukrywam, że cmentarz jest kosmoków uważam że za bardzo no, klimatyczne i fajne miejsce. Na pewno też troszeczkę mroczne, raczej sam, sam jakiś samotny wędrowiec by się tam nie zapędził, ale... Ale bardzo ładnie się prezentowało, też grafika w Vengeance była bardzo przyjemna dla oka i, i ładnie się to prezentuje. Miejsce szóste, Zgniły Las, czyli The Rotten Forest. Bardzo tajemnicze, przepełnione mroczną magią miejsce, ale na swój sposób intrygujące, ciekawe. Żadny z drzew nie ma tu, liści mają takie kształty, no budzące grozę. Mamy zbiorniki z jakąś dziwną cieczą, z jakimś szlamem, wielkie grzyby o magicznych zdolnościach i generalnie samo miejsce wydaje się dość ponure i bardzo tajemnicze, mieszkają tu bardzo potężne i dziwaczne wręcz stwory, takie jak Swampfing, jak Husk, no ale mimo wszystko... Uważam, że to miejsce ma swój urok. No, oczywiście, jakiemuś zwykłemu wędrowcowi, czy nawet pojedynczemu dzielnemu wojownikowi, nie, nie radzę się tu zapuszczać. Natomiast uważam, że Rotten Forest ma w sobie to coś i zasłużył na miejsce na liście. No i kolejne, zaraz będziemy mieli miejsce, ostatnie już w sumie takie mroczne, i później przejdziemy do troszeczkę weselszych klimatów. A tym miejscem są kratnoludzkie kopalnie z Kingdom Rush Origins. Wiem, że Królestwo Krasnodów w kopalnie mamy też w Kingdom Rush Vengeance, natomiast jakoś bardziej mi się podoba to z Originsa, mimo już jest opuszczone w przeciwieństwie do tamtego, które jest zamieszkałe. To jakoś tak bardziej ma dla mnie klimat. Kojarzy mi się oczywiście z Morią z władcy pierścieni, taki też był zamysł twórców. Eee. Mamy tu bardzo ładnie wyrzeźbione filary, jakieś ściany. Tak jak w Królestwie Krasnoludzkim, Kazad Dum właśnie. No Krasnoludy słyną z tego, że są też mistrzami architektury. Choć akurat moim zdaniem w uniwersum Kingdoma ustępują elfom. O czym powiem później. No ale miejsce jest bardzo klimatyczne. No i też tutaj mamy jednego z moich ulubionych bosów I ulubionych złych postaci, czyli Godiefa i jego sługi. Także... Ostatnie takie mroczne miejsce na liście, takie opuszczone, gdzie raczej nikomu nie, poleca, nie polecam się zapuszczać. Nikt nie poleca się nikomu zapuszczać samemu, a nawet i większym oddziałom. Kolejnym miejscem na pozycji czwartej jest Waterfalls Trail. No, piękne, urokliwe miejsce, i któż by... Nie chciał tu na chwilę, chociażby, przycupnąć, usiąść czy to na jakimś kocyku, czy tu na trawie, popodziwiać te piękne widoki. No, naprawdę, okolica jest malownicza. Co prawda, podczas wydarzeń z Kingdom Rush Origins były tu prowadzone działania wojenne i starły się tu armie Gnoli z siłami właśnie elfów. Ale po skończonej, po wygranej przez elfy wojnie, na pewno. Wiele osób tutaj przybywało, by posiedzieć czy to elfów, czy to ludzi, yy, czy to innych raz, By po prostu odpocząć od takiego codziennego zgiełku, no to to jest idealne, praktyczne miejsce. Na trzecim miejscu Grey Ravens, co oczywiście nawiązuje do Grey Heavens, czyli właśnie Szarej Przystani z Władcy Pierścieni. No jest to też elficki port. Dość mały, ale... Bardzo klimatyczny, urokliwy, również ładne miejsce. I kolejne miejsce z Kingdom Rush Origins. E, no, jeśli chodzi o miejsce z Kingdom Rush Origins, no to są praktycznie to miejsca najładniejsze w całej serii, dlatego zdominowały one całkowicie tą topkę. No to też takie spokojne miejsce, gdzie można odpocząć. No, mimo, że tu mamy jakąś osadę, mamy ten port, niby mamy przypływające statki, to wydaje mi się, że i tak jest to. W miarę spokojne miejsce, takie gdzie można by było odpocząć i się zrelaksować. No, jak praktycznie większość miejsc, związanych z elfami, tymi zamieszkującymi las. Ezekfo na pozycji czwartej, przepraszam, trzeciej, stolica elfów. Oczywiście tych elfów takich leśnych, do których należała chociażby Alleria Swiftwing czy Eridan. Pięknie wybudowany pałac. Z licznymi zdobieniami, ładnie wpasowujący się w las i ten cały krajobraz otaczający go, z bardzo pięknymi ogrodami. Tutaj mamy przed taki jakby staw z wysepką, z mostkiem, różne kamienie, rośliny, krzewy, drzewa o różnych barwach liści, jakiś labirynt taki z żywopłotu. Także naprawdę bardzo ładnie się to prezentuje, widać, że elfy no, pielęgnują bardzo ładnie i dbają o swoje ogrody, tak jak dbają o las i o przyrodę. Na no, dodatkowo są świetnymi architektami i potrafią bardzo ładnie stawiać budowle różnego rodzaju, czy to pałace, czy to domy, czy to budowle o innych, innym przeznaczeniu. No, jeśli, są, jeśli chodzi o architekturę, no to te elf postawiłbym na pierwszym miejscu. E, mamy bardzo wiele zdobień, bardzo wiele detali. E, także no, bardzo bardzo ładnie to wygląda. Na miejscu drugim, pierwsze elfickie miasto. Tutaj co prawda już zniszczone przez działania Maliszy i Maktans oraz po prostu przez ząb czasu. Ale nadal jest prawdziwym cudem architektonicznym. Zbudowane w dość ciekawej krainie. Yy, mamy tutaj naprawdę bardzo ładnie dopasowane wszystkie elementy do charakteru tej krainy, do tego charakteru tego miejsca, tak by funkcjonowało się tu mieszkańcom jak najlepiej. Yy, a dodatkowo jest bardzo klimatyczne z racji, że mamy tutaj też łózę elin. Mamy tutaj Beresada, który miał tutaj swoje kolejne legowisko. No i miejsce to też jest bardzo ważne, jeśli chodzi o całe świadki ma Olor, ponieważ tutaj właśnie przez działania Maktans i Malishi powstała Pajęcza Bogini, w porę powstrzymana. Spaczony tutaj też tym wszystkim tą złą magią został Faustus, który stał się Bonhartem. No i oczywiście Uzaelin. Ostatecznie też przeciągnęła na ścieżkę zła Weznana, który już wcześniej był kuszony, żeby na tą złą stronę przejść i później ostatecznie staje się tym Czarnoksiężnikiem, obiecał zniszczyć się łzę w Rift of Sinders, natomiast tego nie zrobił i stał się głównym antagonistą całej serii, potężnym magiem, najpotężniejszym czarnoksiężnikiem na świecie i najpotężniejszym ogólnie użytkownikiem magii, także bardzo ważne miejsce. No i mamy tutaj oczywiście świątynię Bogini Elin, też niestety zniszczoną przez czas, e, ponieważ no, miasto było opuszczone aż do czasów, e, aż przybyły tam wojska mrocznych elfów i pająki, e, które tam też za długo nie zabawiły. No ale mimo wszystko uważam, że no to za taki też perełka i cud architektoniczny. E, to miejsce jest bardzo ładne, bardzo klimatyczne. No nie, nie było nam dane ujrzeć go tak jakby w pełni, jak wyglądało w latach świetności. Myślę, że no robiłoby ogromne wrażenie. I mimo bycia no już ruinami, takimi zgliszczami, nadal robi wrażenie. No to myślę, że w latach świetności było prawdopodobnie najpiękniejszą budowlą świata. No i przejdźmy do miejsca pierwszego, które, które właściwie... Samo można by było podzielić jeszcze na pierwszą piątkę, ale stwierdziłem, że już tak nie będę robił i omówię to jako całość. A niepodważalnie podważalnie za najpiękniejsze, najładniejsze miejsce w świecie Kingdom Rush. W całej serii uważam Enchanted Forest, czyli zaczarowany las. Każdy praktycznie poziom, który jest w tym, na tym etapie, w tym środowisku jest. Bardzo ładny, bardzo klimatyczny, nawiązuje do wielu rzeczy, no śliczne są te poziomy wręcz. Bardzo ładne są te miejsca eee, klimatyczne i tajemnicze. Rockench, nawiązujące oczywiście do Stone Age, eee, miejsce druidów. Kraina baśni, Grimsburg, e, gdzie mamy wiele nawiązań do baśni właśnie braci Grimm, stąd ta nazwa. Eee, Neverwonder, też taka kraina magii, wróżek eee, i w ogóle tego wszystkiego. Kryształowe jezioro, gdzie właśnie mamy przepiękne, ogromne, fioletowe takie kryształy, a w samym zbiorniku wodnym o pięknej, krystalicznej wodzie pływa tajemniczy wielki wąż. Który nie wiemy, jak bardzo jest potężny, wiemy jedynie, że swoim oddechem potrafi tworzyć tak piękne kryształy. Także jest niewątpliwie istotą potężną, gdyż taki kryształ jest bardzo wytrzymały. Także naprawdę no ślicznie prezentują się te poziomy. Wiele barwnych takich elementów. E, Jakichś takich naprawdę, no super to wygląda, no nie do opisania. E, tutaj niepodważalnie jest to najpiękniejsze miejsce, cały ten zaczarowany las. A Lorowo też ważne miejsce, bo znajduje się tutaj Anseal czyli e, ta siedziba Malishi, też posterunek Mrocznych Elfów tutaj mieliśmy. Mieliśmy też właśnie siedzibę Bainimela. Najważniejszego porucznika i prawdopodobnie kochanka Malishi. No i też mamy tutaj wiele różnych istot. Jedne przyłączyły się do właśnie do Twilight elfów, inne postanowiły sprzeciwić się tyranii Malishi i jej działaniom, które uważały za złe. Także naprawdę różnorodność też jest wielka. No, oprócz właśnie wspomnianego tajemniczego węża. Z miejsce to zamieszkują potężne Bandersnatche, jedne z najpotężniejszych takich istot bojo, bestii bojowych używane przez mroczne elfy no, mówią na tej istoty, że to takie wielkie jeże, no możemy tak w sobie powiedzieć ale są to ogromne bestie bojowe z ostrymi zębami i jeszcze ostrzejszymi właśnie kolcami, gdy zawiną się w taką kulkę, no są praktycznie nie do powstrzymania no i żyje tu wiele innych magicznych stworzeń Całe, całe to miejsce, cały ten las jest przepełniony silną, bardzo magią. Wszędzie, na każdym kroku, mamy jakieś różne rodzaje magii, czy to druicką, czy to mroczną magię Twilight elfów, czy to jakąś magię wróżek, czy to jakąś jeszcze baśniową magię. Także naprawdę świetne miejsce, świetnie wykonane. Bardzo dużo tutaj detali dodali twórcy. No i wygląda to pięknie wręcz. No nie wiem, czy co coś jeszcze tutaj mogę dodać, można się zachwycać jeszcze tymi miejscami e, przez jakieś dwie minuty, no ale bez sensu już przedłużać ten materiał. Uważam po prostu, że jest bardzo to śliczne miejsce, zdecydowanie e, najładniejsze z całej serii i zasłużenie zajmuje pierwsze miejsce. Tutaj nie miałem co do tego żadnych wątpliwości, wiedziałem, że na pierwszym miejscu będzie zaczarowany Lasa, a dopiero będę się zastanawiał nad całą resztą i, i tak dalej. A także oczywiście napiszcie w komentarzach, jakie, jakie jest wasze zdanie na temat e, Tych cudów świata Kingdoma, tych najpiękniejszych miejsc w świecie Kingdoma Jak wam się w ogóle podobał taki Nietypowy w sumie odcinek, taki Taka ekstra dawka tego Kingdoma, że nagrałem coś innego niż lore, pojedynki czy e, Czy teorie Myślę, że raz na jakiś czas będę dodawał takie odcinki, mam jeszcze fajny pomysł na kolejne z tej serii, i myślę, że dam w e, zraci na to ankietę. Aha, tylko jeszcze uporządkuję sobie to wszystko w głowie, jak, jak te pomysły nazwę, te potencjalne odcinki. No i co? Zachęcam do dyskusji jeszcze raz w komentarzach. Ja chętnie się do nich odniosę, odpowiem na nie. I słyszymy się w kolejnym odcinku na moim kanale. Także trzymajcie się, do usłyszenia i cześć.